W Święto Niepodległości rusza piąta edycja akcji Polak z sercem. To charytatywna inicjatywa pomocy Polakom na wschodzie. Polacy na Kresach żyją w bardzo trudnych warunkach. W obliczu wojny w Ukrainie pomoc jest jeszcze bardziej potrzebna. Kiedy nadchodzi zima, a infrastruktura energetyczna i sanitarna w dużej mierze jest tam zniszczona, musimy uwrażliwić serca, zwłaszcza te na zachodzie, aby pomagali potrzebującym, wskazuje senator Maria Koc. To bogate społeczeństwa, którym się wydaje, że wyślą dwa tiry chipsów i już mają z głowy pomoc, pomogli Ukrainie. O matko, co to się wydarzyło? 1000 euro przeznaczą, jakaż to jest wielka pomoc i jakież to podziękowania im się należą. W akcję angażuje się Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, które organizuje pomoc Polakom na wschodzie. To piękny etap formacji młodego pokolenia, wskazuje ksiądz biskup Artur Miziński. Opartej na wartościach chrześcijańskich, na Ewangelii Jezusa Chrystusa, sprawdzian życia miłością na co dzień, wyznawania także wiary. W człowieka, w Boga i w człowieka, który jest przecież koroną stworzenia, dzieckiem Bożym, stworzonym na jego obraz i podobieństwo. W akcję może włączyć się każdy, mówi Martyna Gieleta z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Przestrzenią, którą wszyscy możemy się włączyć, zarówno młodzi, jak i starsi, to jest modlitwa. Tak jak już powiedziałam, bardzo ważne są relacje i takie wsparcie. Każdemu z nas jest miłe i wiemy, jak ważna jest modlitwa i takie wsparcie duchowe. Dlatego też bardzo zachęcamy do po prostu szczerej modlitwy. Nie każdy z nas może włączyć się jakoś finansowo czy rzeczowo właśnie w przekazanie jakiejś darowizny. Dlatego zapraszamy do takiego wsparcia modlitewnego i otoczenia takiego też właśnie duchowego tych osób. Akcja pomocy Polakom na wschodzie potrwa od 11 do 20 listopada. W wielu miejscach przeprowadzona będzie zbiórka pieniędzy. Będzie można złożyć również dary w postaci produktów spożywczych i odzieży.